Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła Ja, Jan, usłyszałem Pana mówiącego do mnie. Aniołowi Kościoła w Sardes napisz. To mówi Ten, co ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Znam Twoje czyny. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym. I umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów, doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, tak strzeż tego i nawróć się. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły. Będą chodzić ze mną w bieli, bo godne są tego. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca i z księgi życia imienia jego nie wymarzę. I wyznam imię jego przed moim ojcem i jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Aniołowi kościoła w Laodycei napisz: to mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny, albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcecie wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Radzę ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się przyodział, i by nie ujawniła się haniebna twa nagość, oraz balsamu do namaszczenia twych oczu, Byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem. I zasiadłem z mym ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów.